Olgierd Łukaszewicz ostro ingerencji Kościoła seksualność ludzi, dlaczego nie można użyć rozumu? Olgierd Łukaszewicz znany jest m.in. z filmu Karol. Człowiek, który został papiezem, w którym odgrywał rolę ojca Karola Wojtyle. W ostatnim wywiadzie dla Repliki wypowiedział się na temat Kościoła i jego podejścia do spraw seksu. Kościół ma od dawien dawna jakaś straszliwa fobia na temat seksualności człowieka, stwierdził. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Olgierd Łukaszewicz nie ukrywa, że nie może przyjść obojętnie obok tego, co dzieje się w dzisiejszym Kościele i jakie herezje są tam wypowiadane. Ponad rok temu wypowiadał się już na podobny temat. Ciemnota kleru, o której kiedyś uczyłem się w socjalistycznej szkole, kiedy wydawało mi się, że to tylko szyderstwo, zaczęła pokazywać się w naszej epoce, można było przeczytać w Superekspresie. Aktor w najnowszym wywiadzie dla Repliki stwierdził, że w polskich kościołach temat seksu budzi grozę. W naszych ciałach wieje wichry popedów. Kościół chce je pacyfikować z biczem. Dlaczego nie można użyć rozumu? Każda świadomość człowieka na temat cielesności budzi w Kościele grozę, powiedział. Łukaszewicz uważa, że instytucja reprezentowana przez duchownych zabrania wiernym jakichkolwiek rzeczy związanych z seksualnością, a sama kryje się z tym, co robi za swoimi murami. A Kościół sam schował się za murem nietykalności, zabrania z wiernym patrzenia. Co się dzieje za tym murem? Stwierdził. Dodał również, zęzowymi murami dzieje się przeróżne koszmarne rzeczy. Zaczyna wychodzić na światło dzienne, co dzieje się w zakonach, tak męskich, jak i żeńskich. To, jak się zakrzywdzili dzieci, młodzież, to wychodzenie na jaw jest dobre. Bo wszyscy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy, jako ciała, odpowiedział aktor. Łukaszewicz w rozmowie z Replika poruszył temat sprzeciwu Kościoła na temat szerzenia wiedzy o seksualności człowieka. Kościół występuje dziś przeciwko edukacji seksualnej, czyli przeciwko szerzeniu wiedzy na temat tak powszechny, tak podstawowy jak ludzka rozrodczość, płciowość. Jednak w społeczeństwach zaczyna dziś bulgotać chęć zmiany, powiedział. Gwiazdor poza aktorstwem zasiada także w zarządzie Fundacji imienia Wojciecha B. Jastrzebowskiego My Obywatele Unii Europejskiej, która wspiera kwestie mniejszości seksualnych. Olgierd Łukaszewicz ubolewa nad homofobicznym zachowaniem rządu i polskiego kościoła. Obecnie rządzący Polska, aby zasłonić istotę swoich nieudolnych Żydów, wmawiają społeczeństwu, że LGBT to ideologia, która narzuca Unia. Gorąco się temu sprzeciwiam, wypowiedział aktor.